Witam was widzowie bardzo, ale to bardzo serdecznie oczywiście na start. Wylosujemy zwycięzcę z poprzedniego odcinka i będzie to osoba Oniku Lolitko. No wiadomo, biorę udział kozak odcinek, który bardzo ci dziękuję, bardzo mi miło. Konto do 2020 roku, także w porządku. Dobra, bierzemy sobie twojego. Trading i tam była do wygrania. Co tam było do wygrania? Fabas był tam do wygrania, dobra. Gratuluję wygranej US1 Mac na odcinku. Proszę cię bardzo. I już się tutaj akceptujemy od razu. Dobra, confirmations, confirm, offer. Dobra, poszło, już możesz sobie zaakceptować. No i tutaj również ten ziomeczek sobie wygrał z poprzedniego odcinka, już sobie zaakceptował, także gratulacje. No a wy widzowie oczywiście w tym momencie macie ode mnie do wygrania tego skina. Żeby go wygrać, musicie zostawić łapkę w górę pod filmem, subskrypcję na kanale u mnie z dzwonkiem oraz w komentarzu napiszcie sobie hasło biorę udział. No i oczywiście klikajcie sobie tutaj ten plusik i w tym miejscu używajcie sobie kodu S1MEC, bo dzięki niemu dostajecie plus 10% do depozytu oraz oczywiście za każde wpłacone 2 zł na CSGO skin z kodem S1MEC macie jeden ticket na kosę o wartości 1000 zł, także naprawdę warto sobie używać kodu S1MEC. No i dobra, ja jeszcze wam zrobię tutaj konkursy na CSGO skinsie. Mam tutaj przygotowane 3 skiny. No takie tanie, za stówkę, za 4 dyszki i tutaj, no tutaj 8 zł wystarczy wpłacić, tutaj 8 zł wystarczy wpłacić, a tutaj zrobię, nie wiem, z 2 dyszki powiedzmy, 20, no 8 zł i niech będzie tak, już macie w tym momencie to do wygrania, więc możecie sobie już wpłacać po prostu, czym więcej płacicie, tym większą macie szansę. Tutaj 19 zł trzeba wpłacić, minimum 19,99, a tutaj minimum 8,40, po prostu czym więcej, tym większą macie szansę na wygraną. No i myślę, że już na następnym odcinku jeszcze jakąś kostkę sobie wrzucimy, więc widzowie, tak jak ostatnio była tutaj kostka gdzieś, gdzie tu jest kostka, tutaj była kostka i ostatnio też była jakaś kostka i jeszcze na drugim kanale też chyba wrzucałem kostę, dlatego warto sobie wpłacać z kodem S1MEC, więc widzowie, dobra, wejdźmy sobie tutaj na CSGO skinsa, mamy tutaj 4253 zł, także mam nadzieję, że dzisiaj coś fajnego poleci. Zacznijmy sobie od zobaczenia tego, czy są jakieś nowe skrzynki. Nie ma żadnych nowych skrzynek. No to spróbujemy sobie może AWP case na samym początku. No tutaj no szansa 50%, zobaczymy czy się uda chociaż tak ze dwie trafić. Fajnie by było, jakby takie dwie były, to by było naprawdę dobrze. I jest, są dwie, jest AWP hyperbestia razy dwa. No i mamy łącznie tutaj 259 zł, więc nie jest to plus, niestety. Niestety. Dobra, teraz gorzej. Chociaż, no nie wiem w sumie, bo to nie jest, ona nie jest obdrapana, no nie, tak samo jest 259 zł, więc dobra. No to czy jest jakaś fajna bitwa? Nie ma fajnych bitew. Także ja sobie stworzę, niech będzie powiedzmy, a może z tych skrzynek z CS-a. Riptide tutaj za 24 jest to razy 5 powiedzmy. I czy są jeszcze jakieś skrzynie tutaj z CS-a? Chyba tutaj już niżej nie, ale jest Bravo Case przykładowo, więc możemy sobie spróbować razy też 5. No i 737 zł. Niech będzie Underdog. Niech będzie Underdog dzisiaj, zobaczymy czy uda się tutaj zwyciężyć na tym Underdogu. No byłoby cudownie. Z botem i samo spróbujemy sobie. Łącznie bitwa za 1500 zł, bo koszt bitwy jego oraz mój oczywiście. I zobaczymy, czy coś tutaj odda. Ponad może 1500 zł, no byłoby cudownie. Jest dobrze, jest dobrze. Stówka już dla niego, czyli dla mnie, bo jest to bitwa Underdog. Zobaczymy, co będzie dalej. No w tym momencie już nie ma nic. Dobra, no jest 100 zł przewagi. Więc jak najbardziej możemy tutaj to wygrać. Tylko, że to jest bitwa tak naprawdę. Sam mój koszt, ile musiałem ponieść, to jest 737 zł, więc tutaj z tych skrzyni brawo, może jeszcze coś wypaść, tak jak właśnie USP Overgrowth, który kosztuje już więcej niż ten sam deal, także już jest źle, no i niestety, ale przegrywamy w tym momencie. Niestety przegrywamy w tym momencie, więc jeżeli on nie trafi nic, to niestety sobie to przegram. Przegrałem to. On by w tym momencie musiał taką samą M4 trafić, ale nie trafia. Także ja sobie to przegrywam. No nie da się tego już wygrać, widzowie. Nie da się tego wygrać, nie chcę tutaj odpalać tego. Niestety, ale sobie to przegrywamy. Łącznie wygrał 828 zł, także strata taka, że no tak naprawdę zwrot bitwy ma. No ale dobra, w takim razie ja sobie tutaj dodam skrzynię, powiedzmy może teraz cyberka. Ile cyberek? 600 zł na tym mocnym buście. A tutaj 1000 zł z All-Star Case? Co tu są? Czekajcie, ja wyjdę sobie na to All-Star Case. Gdzie to jest? All-Star Case jest tutaj. I co tu jest? Titan z Katowic tu jest za 14 tysięcy zł. O kurcze. Ile tutaj? Co to jest? 5 tysięcy? 3? 2? 2?
I dwa, no tutaj jakby coś z góry poleciało, no możemy spróbować teoretycznie, no coś nawet tego Titan z 2015. Kurczę, tylko tego jest dużo, tego jest naprawdę bardzo dużo, no to jest 10% szans jakoś, 10-20 powiedzmy na zwrot. Nie no, nie, nie będę chyba, dobra, zaryzykuję, jedna, proszę. Nie no, nie, lipa, Titan to jest, też Tylu to jest gigantyczna lipa. Nie wiem ile to kosztuje, to jest 100 zł, dobra, mogłem jednak tego nie otwierać. No to dobra, spróbujemy sobie w takim razie, jak nie na tamtym trybie. Kałaszki, ile? Czekajcie, kałaszek 600 zł. Tutaj też 600. Tutaj 500. Tutaj 300. O, hole może być tutaj na tym trybie. 700, 400, 400. O dobra, 400 zł. Razy 3 powiedzmy, razy 4. Niech będzie 1600 zł. Na standardowym. Na standardowym i mam nadzieję, że ten standardowy dzisiaj odda. Zobaczymy. Botisamu tutaj 1600, czyli łącznie 3000 zł w tym momencie z tej bitwy. Jest kosa, let's go. Bardzo dobrze, już jest zwrot bitwy, więc dobrze. Żeby tylko on teraz już nic nie trafił, już będzie dobrze. Coś jeszcze może być dla mnie, ale już nic dla niego, zupełnie nic dla niego. Jest jeszcze jedna kosa. Let's go! To jest ta bitwa, która oddała. Dobra. Jest... Co jest grane? Trzy kosy! Trafiłem trzy kosy! Let's go! Mamy to! Trzy kosy na bitwie z Isamu. Let's go! Mamy to! Jest Bayonet Lore, jest Good Night Lore, jest Huntsman Marble Fate. To jest jedna z lepszych bitew, które miałem ogólnie. Ej, dobrze ta skrzynia oddała. Czekajcie, która to była skrzynia? To nie była Giga, to było Duck Case. Owszem. Razy trzy spróbujemy sobie. Tak, 1200 zł wydajemy. Zobaczymy, czy tutaj jakaś kostka poleci. No nie poleci, czyli jednak chyba lepiej na bitwie sobie to próbować. 200 zł, dobra, spróbujemy jeszcze raz. W takim razie Sahamuj. Jest kosaj, chociaż to AWP Boom. Chociaż nie, okej, jest zwrot. Ile kosztują AWP Boom? Tutaj 600 zł, 600-1200, no to mogłoby polecieć to AWP Boom w sumie. Jedna koska, nie ma nic, jest to najgorzej jak mogłoby być, to są trzy najgorsze skiny, to jest 10 zł widzowie, dobra. Okej, 1600, dołączyłem do tego, proszę, jesteśmy po prawej stronie i zobaczymy, czy wygramy, jest kostka dla niego niestety, no ale dalej mamy możliwość wygrania tego, czy ametyst odda? Rękawiczki, ale ile one kosztują? Kosztują więcej niż jego skiny, więc dobrze, 2700 zł. Dobra, my mamy prawie 4000. No to dobra, w takim razie ja sobie tutaj dodam skrzynię. Czekajcie, ta Ruthless była za 600. No to może nie będę próbował w sumie Ruthless. Spróbujemy sobie, ile tutaj mnie to stanie. 200. No, 100. Kurczę, nie ma żadnej takiej skrzyni, żeby była na tym. Okej, jest Lovely Case. No i czy ja chcę spróbować Lovely Case? No może w sumie bym chciał, albo AWP. Może spróbujemy razy 4, razy 5 za tysiaka na standardowym trybie. Jeżeli ten standardowy tryb oddaję, to po prostu musimy w niego wlatywać jak najbardziej, bo T-Samon znowu będzie naszym przeciwnikiem, bo no nagle zaczęło oddawać. No jak tyle odcinków kiedyś zabierał, no to tym razem oddaję. No jest tutaj AWP-ka. A Tyrist Factory New Stat Tracku za 200 zł dla niego. Jest AWP Asimov dla Simusia. Come to. Let's go! Mamy to, dobrze. Jeszcze trzy skrzynie zostały. Jest AWP Wildfire. Bardzo dobrze. Dobrze się to dzieje, bardzo dobrze poleciało. AWP Acheron, która kosztuje 28 zł. Jeszcze jedna skrzynia została, ostatnia skrzynia. Czy ona odda? I nie oddaje niestety. Więc jest to profit, okej, bo tutaj mamy 1300 zł, więc jest profit, dobra. Mamy 4234 zł. No to dobra, no to spróbujemy sobie po prostu za te 4 kafle z botem i samo. No tutaj tak nie będę próbował, ale spróbuję sobie może agenciory. Może nie agenciory w sumie. G2A Case albo Water Case. Water Case 907. Dobra, próbuję razy 4. Razy 4 złote mi samo. Łącznie bitwę, nie wiem, za 20 tysięcy. Wygrałem tyle kosty mi samo, to żeby jeszcze ostatni raz oddało, tak na sam koniec, na samiuśki koniec. I żeby to była wygrana. Zobaczymy. Pierwsza skrzynia oddaje dla niego. AWP Hyper Bestia. Spokojnie, to jest bitwa za 4000 zł. Łącznie. Jest kosa dla niego, ale dla mnie Masterpiece, który kosztuje 2000 zł. Dobrze.
Jeszcze zostały dwie skrzyni. Jest! To jest, proszę, proszę, proszę. Ja pierdzikam, ja myślałem, że to jest szafir. Myślałem, że to jest szafir. Posejdon, przegrałem. Przegrałem. Przegrałem od... Ja pierdolę, nie wierzę. Nie wierzę. Nie, no ten Posejdon to mnie do... Nie, nie, mam dość, mam dość. Jak to jest możliwe? O 200 zł. O 200 zł poleciał mi masterpiece, poleciała mi kosa, jeszcze chyba na samym końcu rękawice, tak jest. I dzieje się to, co się dzieje. 12 tysięcy dla bota i samo. Ja pierdykam, Posejdon, kosa, masterpiece, przecież to mogłoby być moje. Mam dość, widzowie. Wbijajcie sobie na te konkursy, wtedy się wpłacajcie sobie z kodem S1MEG, bo macie do wygrania wtedy te trzy skiny. Oczywiście klikajcie sobie ten plusik, używajcie tutaj właśnie kodu S1MEG, bo macie do wygrania jeszcze kosa, bo za każde 2 złote wpłacone na CSGO skin z kodem S1MEG macie jeden etykiet na kosa wartości 1000 zł plus 10% do doładowania. Również macie z kodem S1MEG. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Siemanko!